Chcieliśmy dzisiaj przedstawić bezstykowy zapon CDI do motocykla, w tym wypadku WFM. Jest to zapon skonstruowany specjalnie pod tak zwane głębokie kartery, w których podstawka jest mocowana bardziej w środku silnika, bardziej przy przeciwwadze wału korbowego. Podstawka jest zaprojektowana w taki sposób, że pasuje w oryginalne miejsca montażowe. Mocowana jest na trzy śruby. Regulacja wyprzedzenia kąta impulsatorem. Duże koło magnesowe, piasta toczona od nowa, zenitowana 6 stalowymi nitami ze ściągaczem. Ściągacz z gwintem. Ściągacz podchodzi od motoroweru Simpson, także jest ogólnie dostępny. Moc ładowania około 80 W. Oczywiście 12 V. Instalacja może pracować bez akumulatora. Ważną kwestią jest oczywiście przeprowadzenie przewodu wysokiego napięcia i umiejscowienie cewki w środku silnika. Dzięki temu cała konstrukcja wygląda dokładnie tak jak w oryginale. I na pierwszy rzut oka po założeniu dekla jest nie do zauważenia, że coś jest w nieoryginalnym stanie. Zamontowanie zapłonu nie wymaga żadnych przeróbek w karterze. Dziękujemy i zapraszamy do zakupu.